Chcemy pochylić się teraz nad Bożą Księgą, rozważać myśli, które będą kontynuacją tego, co w ostatnim czasie mówię na temat życia Jezusa. Chciałem zapytać, czy są tutaj osoby, które pamiętają temat ostatniego rozważania, które miałem tutaj. No to czas szybko mija, miesiąc minął, więc może być kłopot troszkę, ale być może są tacy. Tak, mówiliśmy na temat chrztu naszego Pana Zbawiciela Jezusa. Mówiliśmy, jak ważne to było wydarzenie, jak zareagowało niebo na ten krok, który Jezus uczynił i jak w związku z tym to są doniosłe znaczenia tego wydarzenia także dla nas dzisiaj, dla ludzi, którzy stoją w miejscu nad wodą, tak jak kiedyś Jezus i są jakby pod wpływem nauki Słowa Bożego i stoją też przed decyzją, która może wywołać wielką radość w niebie, no ale może też wydłużać to oczekiwanie na czas tej decyzji, aby on wszystkim tym, którzy potrzebują tej decyzji, potrzebują nawrócenia i potrzebują wody chrztu, aby ta decyzja mogła zostać zapieczętowana. Pamiętamy, że gdy Jezus się ochrzcił, sam Ojciec z nieba zareagował na to doniosłe wydarzenie i zapieczętował to, co się wtedy działo właśnie głosem: oto Syn mój miły, którym sobie upodobałem. Pan Jezus po tym wydarzeniu nad Jordanem miał rozpocząć swoją publiczną misję. Tak? Miał już wystąpić przed Izraelem jako nauczyciel, jako przedstawiciel Boga, jako Mesjasz i miał prowadzić swoją działalność. Od czego tą działalność rozpoczął? Od czasu, który przeznaczył na modlitwę. Tak? Udał się w ustronne miejsce, to była pustynia judzka, teren taki dosyć surowy, jeśli chodzi o krajobraz, no ale odludny, gdzie od całego tego zgiełku świata można było się odciąć, no i rozpocząć właśnie modlitwą i postem, bo oprócz tego, że Jezus się modlił, to także pościł przez 40 dni, czyli rozumiemy, że nie jadł pokarmów stałych, natomiast wodę pił, no bo organizm ludzki nie wytrzyma 40 dni bez wody, a wiemy, że Jezus nie korzystał z jakiejś nadprzyrodzonej mocy na swoją korzyść tutaj na ziemi. A więc był to czas modlitwy, postu. Ja myślę, że to dla nas już od razu jest taka ważna myśl, prawda, że cokolwiek w życiu czynimy, to najpierw daną rzecz należałoby przedstawić Panu Bogu i prosić o Jego błogosławieństwo, prosić o prowadzenie, prosić Boga o dobre myśli, które by pozwoliły nam daną rzecz kontynuować i tak, żeby nam się to wiodło. Mnie się bardzo podoba, tak w przypadku niektórych osób, o których Biblia mówi, na przykład jeśli chodzi o Józefa w Egipcie, tego patriarchę, syna Jakuba, no to tam jest tak pięknie napisane, że ponieważ Bóg był z nim, to cokolwiek czynił, to mu się w tym wiodło. Tak? No i naszą pierwszą troską, cokolwiek czynimy, to żeby Bóg był z nami, żeby nas prowadził, żeby nas chronił. Niektórzy mają nawet zwyczaj, gdy udają się gdzieś w podróż, prosić Boga o prowadzenie, bo choćbyśmy nie wiem jak uważali na przykład na drodze, to nie wszystko od nas zależy. Często zależy od innych jeszcze użytkowników dróg. No i oczywiście tutaj to ta Boża opieka, ochrona jest nam potrzebna każdego razu, gdy wsiadamy do samochodu, się gdzieś na przykład udajemy, czy w pracy, czy w szkole, prawda, dzieci, młodzież ma klasówki, mają różne sprawdziany, to często towarzyszy temu stres i trzeba prosić Boga o jasność umysłu, trzeba prosić o to, aby
aby oczywiście dał to, przypomniał to, co żeśmy się uczyli wcześniej, tak? No chyba, że będziemy ściągać, to wtedy niepotrzebna ani modlitwa, ani dobry umysł, tak? Jeśli ktoś na tym polega. No, ale wiemy, że chrześcijanin nie powinien ściągać w szkole. A więc Pan Jezus jest pod tym względem dla nas wspaniałym przykładem. 40 dni to długo, tak? Kiedy on tam przebywał, nie jadł. W zasadzie można powiedzieć, to jest tak do granicy tego, co człowiek wytrzymuje, jeśli chodzi o czas bez posiłku. No i oczywiście to też sprzyja temu, żeby umysł ludzki lepiej pracował. Tak to przynajmniej wyczytałem na ten temat, że w czasie postu, gdy na początku odczuwamy pewien dyskomfort, pierwsze kilka dni jest trudne, ale potem to uczucie głodu odchodzi, a umysł zaczyna jakby uwolniony od tych działań związanych z trawieniem, z przemianą materii, zaczyna jakby lepiej pracować. No i to tak można kolejne dni trwać, ale później, gdy zbliżamy się już do granicy tego, co organizm ludzki toleruje, no to przychodzi rzeczywiście kolejny raz tak silne uczucie głodu, które szatan wykorzystał w przypadku Jezusa, aby kusić, tak jak to wiemy. Jest to ważne wydarzenie, gdyż trzy Ewangelie to opisują. Te Ewangelie synoptyczne, Mateusz, Marek i Łukasz opisują wydarzenie, jeśli chodzi o kuszenie. Chociaż tam żadnego z uczniów Jezusa bezpośrednio nie było, ale zapewne Jezus opowiedział tą historię uczniom i oni mogli to później zapisać na kartach Słowa Bożego. I my możemy dzisiaj czytać. Zapraszam, abyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 4, gdzie możemy przeczytać to sprawozdanie. Ono jest krótkie, ale ponownie, jak dzisiaj mówiliśmy na podstawie Księgi Apokalipsy, to także tutaj będziemy mogli wywnioskować, wyciągnąć bogactwo myśli. Zapewne dzisiaj nie damy rady wszystkich, które by można było z tego fragmentu wyciągnąć. Nie damy rady nawet rozwinąć, ale polecam tutaj jako uzupełnienie. Być może niektórzy z nas dzisiaj będą mieli czas, aby sięgnąć do życia Jezusa i przeczytać. Temu kuszeniu Jezusa, życie Jezusa poświęca nie jeden, ale dwa rozdziały, to znaczy, że jest to też rozwinięte to wydarzenie, które Biblia w kilku w zasadzie wersetach każdy z ewangelistów sprawozdaje. Czytajmy zatem. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. I rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł: napisano jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu: to wszystko dam ci, jeżeli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu.
A więc przeczytaliśmy, przypomnieliśmy sobie sprawozdanie biblijne i pozwólcie najpierw na kilka takich ogólnych uwag dotyczących tego, co się działo na pustyni. Pierwsze, dowiadujemy się tutaj, że pod koniec pobytu Jezusa, a jeszcze jedno myśl chciałem tutaj przypomnieć, że według Ewangelii Marka tak Jezus całkowicie sam nie przebywał, bo Jezusowi na pustyni towarzyszyły zwierzęta, tak? Nawet się zainteresowałem, jakie zwierzęta mniej więcej tam żyją w tym rejonie pustynnym. No więc żyją gazele, żyją takie zwierzątka, które mogą przypomnieć nasze kozice, tak, z długimi takimi rogami. Żyją szakale. No i od czasu do czasu jakieś też drapieżne zwierzę się tam pojawia, wilki, ale spodziewam się, że w obecności Jezusa to chyba nie było żadnych takich niebezpiecznych ataków, które by powodowały, że zwierzęta by się źle czuły. Ja zauważyłem, że zwierzęta wyczuwają, prawda? Czy ktoś jest dla nich do nich przyjaźnie nastawiony, czy też nie. W obecności Jezusa nawet te dzikie zwierzątka mogły się czuć dobrze, a Jezusowi to też pozwalało na jakąś taką troszkę chwilę, gdzie mógł wytchnąć, mógł rozluźnić się, mógł cieszyć się obecnością tych zwierząt. Wiemy nieraz, ci, którzy mają jakieś zwierzątka, czy mają kontakt, jak nieraz taki piesek, czy to, co tam mamy, nieraz jakaś nawet myszka, prawda, chomik, ile to potrafi dać radości właśnie, gdy mamy taki kontakt ze zwierzątkiem, które jest od nas zależne, ale też potrafi być miłe i nieraz nas może też nawet uczyć o Bogu. Może nawet możemy zauważyć, że nawet ma takie uczucia jakby ludzkie, prawda, że potrafi wyrażać jakieś pozytywne myśli. Są nawet filmiki, dzisiaj z tego można oglądać, jak jedne zwierzątka ratują drugie zwierzątka. I to nie znaczy, że to jest z drugiego gatunku, tego samego gatunku, tylko drugiego jakiegoś gatunku ratują, bo gdzieś się topi, bo gdzieś coś jest, jakieś niebezpieczeństwo i jedno potrafi ratować drugie. No i to jest wspaniałe, bo to jest jakby w przyrodzie też ten pieczęć Boga, tak? Pieczęć Boga. Pan Bóg położył swoją pieczęć na stworzeniu i możemy go przez to stworzenie poznawać. No i na pewno też te zwierzątka, które przychodziły do Jezusa, to ta myśl, że to jest Boże dzieło wspaniałe, mogła temu towarzyszyć. Ale to oczywiście taka boczna myśl. Przede wszystkim Jezus przygotowywał się do swojej służby, prosił, błagał Boga, wiedząc, z jakimi przeciwnościami się będzie spotykał, aby mógł wytrwać na tej drodze i dobrze spełnić misję, do której przyszedł na ziemię. Dlaczego Jezus odmówił sobie posiłku w czasie tego czasu modlitwy? I to tak długo. No, gdy wrócimy do początku rodzaju ludzkiego, to wiemy, że jeśli chodzi o właśnie rodzaj ludzki, to pierwszym takim elementem, który szatan wykorzystał, aby sprowadzić człowieka na drogę nieposłuszeństwa Bogu, to był właśnie pokarm, apetyt. No a oprócz tego jeszcze szatan dodał tam pewne inne myśli, tak? Ale czytamy sprawozdanie, że gdy Ewa była pod wpływem szatana, to pewne znaczenie miało także to, że w pewnym momencie zaczęła się przyglądać tym owocom, a one były jakie według tego, co Biblia mówi? Mile dla oczu, tak. Wyglądały tak atrakcyjnie, byśmy powiedzieli, prawda?
Tak. I godne pożądania były dla zdobycia mądrości, tak jak, czyli ten drugi element, który szatan podniósł. Nie? No i teraz na pewno też musiała rozważyć, komu zaufać, Bogu, czy temu właśnie głosowi, czy tym, temu, co szatan mówił. No i jakoś to tak szatan jeszcze tam wiemy z opisów, z patriarchów, że jeszcze jakby jej włożył niemalże ten owoc do rąk. No i potem to już jakby poszło. Tak? Potem już wszystko, kolejne wydarzenia to były jakby zapoczątkowane przez to, że wzięła, skosztowała, no i zaczęło się. Tak? I teraz Jezus jako drugi Adam staje w momencie, gdzie nasi pierwsi rodzice upadli, ale jego sytuacja jest inna, o wiele trudniejsza. Adam z Ewą nie odczuwali głodu z tego powodu, że długo nie jedli, prawda? No bo tam nie było takiej potrzeby, żeby nie jeść, a obfitość pożywienia różnego rodzaju w raju na pewno miała miejsce. A więc tutaj jest inna sytuacja, o wiele trudniejsza. Jezus czuje intensywny głód, który właśnie się pojawił, a poza tym może czynić rzeczy nadzwyczajne jako Syn Boży. No ale jest ciekawe i tutaj miałem mówić na temat pewnych ogólnych rzeczy, ale myśli poszły troszkę w inną stronę. Więc jest ciekawe, że właśnie szatan powołuje się, czy próbuje zakwestionować to, co wcześniej już miało miejsce, prawda? Bo pamiętamy, że gdy Pan Jezus się chrzcił, głos z nieba przyznał się do Jezusa jako do Bożego posłańca, Syna Bożego. I to było jakby to Boże zaangażowanie Boga Ojca. Ale szatan to kwestionuje, tak? I mówi, wiesz co, ale jeszcze potrzeba kolejnego dowodu, że ty jesteś od Boga, że ty jesteś Synem Bożym. Masz okazję, żeby to właśnie teraz potwierdzić, tak? Zamień te kamienia, spraw, żeby stały się chlebem. Czyli ta wątpliwość, która się pojawia, ona pojawi się też przy kolejnym, drugim pokuszeniu, że szatan stara się zakwestionować wcześniejsze świadectwo Boże, poddać w wątpliwość. To było już oczywiście w raju, gdzie też szatan z dużą mocą zakwestionował to, co mówi Bóg, bo gdy Ewa z nim rozmawiała, to on powiedział w pewnym momencie, na pewno nie umrzecie. Czyli wyraźnie w tym momencie stanął w opozycji do tego, co Bóg mówił w kwestii śmierci. Sam Bóg został wtedy przez szatana zaatakowany. I tutaj też to właśnie ma miejsce. Jeżeli jesteś Synem Bożym. No, załóżmy, że Jezus zgodziłby się i uczynił cud. No, no to po pierwsze zrezygnowałby z tego zaplanowanego przez siebie czasu, w którym zaplanował, że nie będzie spożywał pokarmu. To raz, prawda? Ulżyłby sobie w drodze, którą idzie. A dwa, że oczywiście pojawiłyby się ze strony szatana kolejne próby, które zażądałby od Jezusa. No bo skoro, wiesz, raz tutaj się zgodziłeś, no ale jeszcze są pewne inne wątpliwości, rozwiej je, tak? No i w tym sposobem szatan by zdobył możliwość wątpienia w kolejne nauki, które Bóg głosi, czy sam Pan Jezus czyni. I tutaj, drodzy, Pan Jezus jest oczywiście dla nas i dzisiaj wspaniałym przykładem panowania nad apetytem, a żyjemy w czasach, gdzie naprawdę wielu ludzi powinno pomyśleć także dla swojego nawet zdrowia, dla swoich korzyści, aby w większym stopniu panować nad
apetytem, który nieraz rządzi ludźmi i nie mogą się powstrzymać od podjadania czy spożywania dużych ilości na przykład słodyczy, innych tego typu produktów, które powodują, że zdrowie ludzkie na tym cierpi, a w związku z tym cierpi też i umysł ludzki. Także warto to wziąć pod uwagę, co Jezus w tej kwestii ma nam do przedstawienia i zaoferowania. Pewnego razu przeglądając pewne wiadomości w internecie, natrafiłem na artykuł, który był zilustrowany zdjęciem o przedwojennych czasach i na tym zdjęciu była przedstawiona pewna grupa dzieci, która odwiedziła Warszawę, a to były dzieci, które przyjechały do Warszawy z Polesia. Polesie należało przed wojną, leżało w granicach państwa polskiego i to Polesie było uważane za taką najbiedniejszy region Polski. Tak też to zdjęcie było opatrzone takim mniej więcej myślami, że te dzieci to przyjechały do pięknej stolicy, właśnie z takiej biednej dzielnicy Polski. No i tak można było właśnie tak jakby w podtekście współczuć troszkę tym dzieciom, ale ja tak się przyjrzałem temu zdjęciu. No te dzieci były tak, niektóre tak po wiejsku ubrane, prawda, w jakichś chustach, widać, że tak może z takich rejonów, gdzie troszkę z opóźnieniem wszystko się działo. Ale buzie takie wyglądały całkiem miłe, jak to zresztą wszystkie dzieci. A była też możliwość umieszczania komentarzy. I pod tym zdjęciem właśnie tak napisałem taki komentarz, który został później wyświetlony. I napisałem tak, ale ładne dzieci. Nie ma wśród nich ani jednego grubaska. No i potem dużo lajków się pojawiło, kilkaset, tak, że przez jeden dzień kilkaset takich polubień, że to cenne spostrzeżenie. A prawda jest taka, że gdybyśmy dzisiaj grupę 30 dzieciaków wzięli z przeciętnej klasy, no to prawdopodobnie byłoby tam kilka osób co najmniej, gdzie nadwaga by była, prawda? A więc niekoniecznie to, co może rodzić takie myśli, o, że to biedne dzieci i że to zły czas, to pod pewnymi względami możemy zauważyć, że to może i było lepsze, że wtedy mieli więcej ruchu, że mieli więcej obowiązków dzieciaki miały. No i w związku z tym to też owocowało, że ich wygląd był taki bardzo przyjemny i nie było widać właśnie tej nadwagi, która często dzisiaj towarzyszy. Pan Jezus uczy nas, że w zasadzie zwycięstwo nad wielkimi rzeczami i wielkie dzieła rozpoczynają się od takich osobistych, małych zwycięstw w różnych sprawach, które nieraz wymagają w naszym życiu poprawy. Ogólną rzeczą, na którą też chciałem zwrócić uwagę, że bitwa się toczy o Boże Słowo. Tak? Za każdym razem, gdy pojawia się sugestia ze strony szatana, że Jezus powinien coś uczynić, Jezus odpowiada powołując się na Biblię. Wtedy to istniała Biblia, którą dzisiaj nazywamy Biblią hebrajską. Było to natchnione Słowo Boże, którego Jezus w żadnym stopniu nie unieważnił, wręcz przeciwnie, wywyższał znaczenie Słowa Bożego. Nawet szatan musiał to uznać, bo to wszystko, co było napisane, nie podlegało dyskusji. No i oczywiście tutaj Jezus bronił się napisano. Tak? W przypadku pokusy, która dotyczyła spożywania
pokarmu, czyli uczynienia z tego cudu, który go sugerował szatan, Pan Jezus powołał się na tekst, który pochodził z Księgi Mojżeszowej, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ta myśl jest rozwinięta w Starym Testamencie, ona dotyczyła Izraela, który wędrował po pustyni i Pan Bóg przypomina Izraelowi, jak to było, że nieraz Izraelici byli poddani próbom właśnie tego typu, że nie było zbyt wiele jedzenia, brakowało tego jedzenia. No i oni wiemy, jak się wtedy zachowywali, prawda, że najczęściej narzekali i marudzili i Mojżesza oskarżali, ale Pan Bóg po pewnym czasie zaspokajał ich potrzeby i pojawiła się przede wszystkim manna, która była znakomitym pożywieniem, chociaż po pewnym czasie wiemy, że ta manna, już nie chcieli tej manny tak wiele spożywać i zaczęli narzekać, ale to było dobre, takie, można powiedzieć, taki chleb powszedni w tamtym czasie dla Izraela, którym mogli zaspokajać wszelkie potrzeby swego ciała. Tak? A więc czasami Pan Bóg może dopuścić, że lud Boży będzie w jakimś dyskomforcie, jeśli chodzi o czasy, o sprawy materialne, ale to jest tylko próba Boża, bo Pan Bóg nie dopuści, żeby dzieci Jego nie miały co jeść, nie miały co pić, tak jak to było na pustyni. Ale przede wszystkim co się liczy? Liczy się zaufanie w Słowo Boże. I tutaj właśnie Jezus podkreśla w tym tekście, cytując go, że przede wszystkim powinniśmy się troszczyć o duchowy pokarm. Jeśli chodzi o pokarm cielesny, dla nas jest dobrze, kiedy czasami z niego zrezygnujemy, bo zwykle mamy problem z nadmiarem spożywanego pokarmu. To jeśli chodzi o pokarm duchowy, to post nie jest wskazany. Od pokarmu duchowego, od Słowa Bożego niedobrze jest pościć. Trzeba cały czas się odżywiać tym pokarmem, no bo jeśli nie, to zaraz nam szatan inne myśli podsunie, inne jakieś standardy, inne słowa, inne książki, inne filmy. Zaraz zajmie coś nasz umysł, no i oczywiście to jest dla nas niebezpieczne. W ogóle z tej historii kuszenia to wynika jeszcze jedna myśl, nie wiem, czy się z nią zgodzicie, bo to jest takie jakby moja obserwacja, że tak naprawdę to nawet w czasie modlitwy i postu do Boga nie jesteśmy w 100% bezpieczni, że szatanowi umożliwia się, żeby i w tym czasie miał możliwość zepchnięcia człowieka z tej decyzji, że oto czas modlitwy, czy czas właśnie, gdzie chcemy spędzić na społeczności z Bogiem. On często, nawet gdy sięgamy po Bożą Księgę, gdzieś sprawia, że nasze myśli gdzieś odchodzą, coś nas innego zainteresuje i nieraz mamy jako ludzie z tym kłopot, żeby utrzymać się nawet w tych dobrych naszych postanowieniach. Pamiętamy na słowa, które kiedyś też Jezus później skierował do swoich uczniów, że duch jest ochotny. Nieraz mamy chęci dobre. Ale ktoś powiedział, że dobrymi chęciami to może być piekło wybrukowane, tak oczywiście w przenośni traktując te słowa. Więc jeszcze chodzi o to, żeby te dobre chęci miały przełożenie na realizację w naszym codziennym życiu. I to jest dobre, nie? Gdyby nam się tak udało właśnie to, tak jak Jezus czynił, realizować to, co planujemy, jeśli chodzi o Boże sprawy. Przy pierwszej pokusie, a także przy drugiej, szatan przybywa do Jezusa
jako posłaniec z nieba. Nie przedstawia się, że jest Bożym przeciwnikiem, ale przychodzi w postaci anioła Bożego, który ma za zadanie właśnie jakby skorygować pewne plany. Gdy szatan sugeruje, że oto czas, aby już się najeść tym chlebem, który sam możesz sobie dla siebie stworzyć jako Syn Boży, on mógł wskazać Jezusowi na historię, kiedy Pan Bóg zmienił pewne decyzje dotyczące sług Bożych. Szczególnie jest tutaj taka myśl odnośnie Abrahama, któremu Bóg polecił złożyć na ofiarę swego syna Izaaka. No i znamy tą historię. Abraham wybiera się z synem i udaje się na wędrówkę, przybywa do Góry Bożej. No i tam, gdy już udają się na tą górę, Izaak zostanie związany. Wcześniej jest ołtarz przygotowany i jest wyciągnięta ręka, aby zadać śmiertelny cios. I wtedy Bóg woła: Abrahamie. Ręka Abrahama zostaje cofnięta. Nie składaj tego syna, bo wiem, że się boisz Boga, że jesteś Mu posłuszny. No i tutaj też wydaje się, że podobną myśl można zastosować. Pan Bóg pragnie skrócić, ojciec, twój czas wyrzeczenia i dlatego spokojnie możesz ten swój post przerwać i nie cierpieć tego głodu. No ale Jezus wie, że ten pierwszy element na pewno już zdemaskował Bożego przeciwnika, który poddaje w wątpliwość Słowo Boże. W ogóle te kuszenia szatańskie, to jest też takie jakby moja osobista obserwacja, są bardzo subtelne. One nawet byśmy powiedzieli, szatan nie namawia do takiego wprost przestąpienia przykazań Bożych, tak? Nie przyprowadził Jezusowi pięknej kobiety na przykład. Albo nie namówił go, żeby tam komuś coś zabrał, ukradł. Tylko to jest takie bardzo... Błąd jest bardzo bliski prawdy w tym wypadku, prawda? I to w tym wypadku, jeśli chodzi o pierwsze kuszenie, to jest te słowa: jeżeli jesteś Synem Bożym. Zresztą podobnie też w drugim, tylko drugie kuszenie już się różni, bo w drugim kuszeniu szatan sam powołuje się na Słowo Boże. I to jest, można powiedzieć, pierwsze zwycięstwo, które zostało odniesione przez Jezusa, że szatan uznaje Bożą Księgę, że jest Bożą, tak? No tylko pozostaje jeszcze jedna sprawa do ustalenia, sprawa interpretacji. No i dzisiaj wiemy, że świat jest podzielony pod względem interpretacji Słowa Bożego. Ci tłumaczą tak, ci tłumaczą w ten sposób, a jeszcze inni jeszcze inaczej. No i niektórzy ludzie, wiedząc o tym, jak bardzo świat jest religijnie podzielony, a nie tylko świat, ale i chrześcijaństwo jest podzielone, sądzą, że w takim razie sprawa nauki, sprawa doktryny nie jest tak bardzo istotna. Ważne jest tylko wyłącznie nasze wewnętrzne nastawienie, że chcemy być mniej więcej ludźmi pobożnymi, chcemy iść Bożymi drogami, a jak to tam w szczegółach, to nie jest takie istotne i nie jest takie ważne. A w ogóle, czy to jest możliwe, żeby tak poznać prawdę? No i tutaj, drodzy, Jezus wskazuje, że szatan wyrywa pewne słowa z kontekstu, z całości, prawda? Nawet w tym cytacie, który
szatan tutaj przytoczył, jeśli chodzi o drugie kuszenie Jezusa, to zauważamy tak. Przeczytajmy to jeszcze raz. Drugą pokusę. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, czyli w tym tekście, który cytuje szatan, brakuje stwierdzenia, że Boży sługa będzie chroniony przez Boga, ale gdy będzie na wszystkich Bożych drogach. Tego brakuje, prawda? W cytacie szatana. No a Jezus przytacza, że nie będziesz kusił Pana Boga swego. Czyli to nie jest tak, że człowiek wierzący narzuca Panu Bogu swoją własną wolę, ale człowiek wierzący stosuje się do Bożej woli, tak? Postępuje zgodnie ze słowami, które kiedyś później znowu Pan Jezus wypowie, mianowicie, że nie moja wola, ale Twoja, Boże, niech się stanie. Pan Bóg daje nam wystarczająco dowodów, że On jest Bogiem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Wystarczająco daje nam dowodów, że Słowo Boże jest gwarte i godne zaufania, żebyśmy mieli jeszcze w jakiśkolwiek sposób wystawiać Boga na próbę, chyba że On sam powie: okej, jeśli chcesz, możesz mnie wypróbować. Nie wiem, czy znamy takie fragmenty w Biblii, kiedy Pan Bóg sam wychodzi z inicjatywą, że zaprasza człowieka do pewnego doświadczenia. Tak, w sprawach materialnych Bóg nas zaprasza, żebyśmy go doświadczyli, tak? W sprawie dziesięciny pamiętamy Malachiasza. Mnie się jeszcze przypomina historia Gedeona, nie? Gedeon miał zostać przywódcą, miał zaatakować Midianitów, ale Pan Bóg mu powiedział: wiesz co, zwal ten słup, który tam jest w twojej rodzinie, no ale on się bał, no to zrobił to w nocy, nie zrobił w dzień, tak? A później, gdy miał już zaatakować Midianitów, to Pan Bóg mu powiedział: ale jak się boisz, to najpierw tam podejdź sobie pod obóz Midianitów, no i tam ja cię wzmocnię tym, co usłyszysz. A więc jeśli Bóg sam wychodzi z pewnymi inicjatywami, to jak najbardziej. Ale żeby człowiek dyktował Bogu, co Bóg ma czynić, o to nie. Zresztą wyobraźmy sobie, że Pan Jezus skoczyłby z tej świątyni. Aniołowie uratowaliby Jezusa? Gdyby Jezus został uratowany w jakiś nadprzyrodzony sposób, to po pierwsze przyszedłby w cudowny sposób, tak? No to oczywiście działałby w sposób taki nieludzki, ale Boży, co by spowodowało, że nie mógłby być w 100% naszym reprezentantem, bo rozpoczął w sposób nadzwyczajny swoje dzieło, które by oczywiście spowodowało pewną sensację. Mnie to się od razu przypomniało to, co w Efezie się stało, gdzie Dzieje Apostolskie opisują, że wierzono w Efezie, że posąg Diany Efeskiej spadł z nieba. Tak? I oni go potem ustawili, tak głoszono ludziom, że to spadło z nieba. No i zaczęto czcić ten kult Diany, fałszywy kult bogini płodności się rozpoczął. No to Jezus też by miał taki wspaniały początek, ale to nie byłoby już zgodne z misją Jezusa Chrystusa. A wyobraźmy sobie jeszcze coś innego. A gdyby tym, który uratował Jezusa, był sam szatan,
Komu by Jezus życie zawdzięczał? Komu, kogo by musiał uznać za swojego wybawcę? No i sytuacja oczywiście mogłaby być już zupełnie, zupełnie też inna. Ale Jezus odpiera także tą pokusę. No i drodzy, kolejna pokusa. Gdy szatan znowu mówi, a teraz już nie kryje się jako anioł Boży, tak? Tylko występuje oficjalnie jako szatan, jako ten, który się zbuntował. No i propozycja jest następująca. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Drugie przykazanie odwoływało się też do elementu takiej jakby cudowności, wyjątkowości, co mogło jakby rozwijać myśli prowadzące do egoizmu i do pewnego rodzaju pychy, prawda, którą często właśnie wyjątkowość czy niezwykłość danego osiągnięcia powoduje wśród ludzi. Tym razem z kolei szatan proponuje coś innego, w szczególnie silny sposób ta propozycja wybrzmiewa, mianowicie: twoje życie nie musi być życiem poświęcenia. Nie musi być życiem wyrzekania się. Nie musi być życiem, w którym nie będziesz doświadczał zbyt wielu sukcesów. Bo tak naprawdę popatrz, czy ci ludzie są zainteresowani tobą? Czy kapłani przyjmą cię? A nawet jak będziesz uzdrawiał ludzi, to czy ten lud w końcu pójdzie za tobą? Nie zdobędziesz panowania, nie zdobędziesz ogólnego posłuchu tych ludzi. No, Jezus wiedział, że to oczywiście było prawdą. Wiedział także, że jego droga do ostatecznego celu, do zbawienia ludzi, będzie drogą samopoświęcenia, wyrzeczenia. I oczywiście to mogło sprawić, że ta pokusa mogła się wydawać szczególnie atrakcyjna. Szatan przedstawia siebie jako pana i władcę ziemi. Pytanie, czy to jest prawdziwe? Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ziemia należy do Pana. Ale jednak sam nawet Pan Jezus nazwał szatana księciem tego świata, który zdobył tutaj przemożny wpływ na rodzaj ludzki. Więc do pewnego stopnia to była prawda, ale my wiemy, że szatan stał się jakby panem tej ziemi na zasadzie, na zasadzie tak, że zabrał to, co do niego nie należało, prawda, podstępem i przemocą, prawda, oszustwem, a więc w sposób niegodny, tak można powiedzieć. No a tak jak brat tutaj pięknie powiedział, właścicielem całej ziemi jest Bóg i wszystko do Niego należy. I jeszcze jedna taka myśl z tej historii jakby się pokazuje. Mianowicie, że szatan ma niezwykłe zdolności, tak? Zabrał Jezusa z pustyni, go zabrał na szczyt świątyni. No to nie wiem, jak on to zrobił, czy to było w wizji, czy osobiście tego Jezusa gdzieś tam przeniósł. W każdym bądź razie, no to są niezwykłe zdolności, których użył szatan, prawda? Czy później zabrał go na górę i tam mu pokazał chwałę królestw świata. No to
to można powiedzieć, że już wtedy dysponował tym, co się dzisiaj ludzie uważają, że jest niezwykłe osiągnięcia, prawda, że w wideo możemy różne rzeczy, prawda, w komputerze zobaczyć. Szatan to już miał w czasach Jezusa, mógł przedstawić panoramę królestw, wspaniałość. To, co tam grzech popsuł, to tam gdzieś zręcznie ukrył, a więc używał odpowiedniej obróbki, prawda, którą dzisiaj specjaliści od grafiki komputerowej robią. No i to wszystko zostało przedstawione. Przyjemne życie, pełne bogactwa, chwały, panowania. No tylko jedno. To życie będzie wtedy takie, gdy uznasz moją zwierzchność nad tobą. No i to oczywiście nie mogło mieć miejsca, jeśli Jezus chciał zrealizować swój plan. Drodzy, w naszym życiu też jesteśmy kuszeni, tak jak Pan Jezus był kuszony. Nigdy żaden człowiek w żadnym stopniu nie był tak silnie kuszony jak Pan Jezus na pustyni, a to nie był koniec szatańskich pokus. My czytamy, że szatan, Łukasz taką myśl podaje, że szatan odstąpił od Jezusa do pewnego czasu, tak? W dalszym ciągu cały czas pracował nad tym, aby zepchnąć Jezusa z tej drogi, aby Jezus popełnił jakiś błąd. Cały czas nastawiał przywódców Izraela jako przeciwników Jezusa. I kiedykolwiek jesteśmy kuszeni, możemy zawsze wspomnieć chociażby na tą historię kuszenia Jezusa i prosić: Panie Jezu, ja jestem kuszony, jestem w trudnej sytuacji, ale Ty także byłeś kuszony, Ty zwyciężyłeś, Ty mnie rozumiesz i proszę, dopomóż mi na mojej drodze życia, abym nie uległ pokusie. Prawdą jest, że często ulegamy pokusie, ale wtedy znowu mamy Jezusa Chrystusa, do którego możemy się zwrócić, pamiętając na słowa: jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i odpuści nam wszelką nieprawość, którą byśmy popełnili. A więc możemy ufać Jezusowi, że dzięki właśnie Jego misji, która zakończyła się ostatecznie pełnym zwycięstwem, my jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni jesteśmy wtedy, kiedy ufamy Jezusowi. Historia kuszenia Jezusa zakończyła się, szatan odszedł i wtedy niebo zareagowało na to wspaniałe zwycięstwo. Przybyli aniołowie, którzy zajęli się Jezusem, usługiwali Mu, to oni Go wtedy nakarmili. Jest to też pokazanie, jak niebo naprawdę jest zaangażowane na rzecz człowieka. W zasadzie zawsze jest tak i tak było też w życiu działalności Jezusa, że aniołowie są jak do pewnego stopnia pośrednikami Bożych błogosławieństw dla człowieka. To oni pośredniczą i pośredniczyli nawet w cudach Jezusa Chrystusa, które On czynił. Cuda czynił Bóg. Jezus jakby nie swoją mocą czynił te cuda, a pośrednikami w tych błogosławieństwach Bożych dla ludzi byli aniołowie. Dlatego też, gdy ludzie idą Bożymi drogami, to czytamy, że wielka jest radość w niebie. Aniołowie się cieszą, bo oni są jakby właśnie uczestnikami tej walki, która ma miejsce na ziemi. Walki o nasze dusze, walki o nasz los. I no, także nasza cząstka jest w tym. Wierzę, że dzisiejsze rozważanie może przyczynić się do pewnego stopnia, abyśmy rozumieli, czego dotyczy ta walka, jak ona jest istotna i że Jezus za nas zwyciężył, a my w Jego imieniu także możemy być zwycięzcami, do czego jesteśmy powołani. Amen.